Witam i zapraszam na prezentację modułu wzmacniacza audio PAM8403. Układ wzmacniacza jest zmontowany na takiej oto dosyć niewielkiej płytce. Jest to wzmacniacz o mocy 2x3W przy napięciu zasilania 5V i impedancji wyjściowej głośników 4 ohmy. Ogólnie wzmacniacz współpracuje z głośnikami o impedancji od 4 do 8 ohmów. Napięcie, którym można zasilać ten wzmacniacz, wynosi od 3,6 do 5,5 V. Omawiany tutaj układ wzmacniacza PAM8403 pracuje w klasie D. Wzmacniacze tej klasy pozwalają osiągnąć sprawność nawet powyżej 90%. W tym przypadku układ nie potrzebuje żadnych radiatorów. Pasmo przenoszenia tego wzmacniacza wynosi od 20 do 20 kHz. Na płytce mamy kilka wyprowadzeń. Plus i minus 5V jest to zasilanie. L, masa oraz R są to sygnały wejściowe z urządzenia odtwarzającego dźwięk, natomiast wyjście opisane jako out, L oraz R, są to po prostu wyjścia do głośniku. Omawiany wzmacniacz jest wzmacniaczem mostkowym, co oznacza, że nie można łączyć wyjścia L- z wyjściem R-. Tak samo nie można L+ łączyć z R+. Są to zupełnie oddzielone od siebie sygnały. Do największych zalet tego wzmacniacza należą właśnie wysoka sprawność oraz niewielkie wymiary. Niewielkie wymiary oraz prostota użytkowania pozwalają na dołączenie tego wzmacniacza do różnych projektów, na przykład w oparciu o Arduino jako wzmacniacz do odtwarzacza dźwięku, a także ten wzmacniacz nada się do innych urządzeń. Jak już wcześniej wspomniałem, układ możemy zasilić napięciem 5V, a to oznacza, że do zasilenia jego może nam posłużyć na przykład powerbank. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdza w przenośnych odtwarzaczach. Tak wygląda gotowy układ, który będzie nam odtwarzał dźwięk. A więc sprawdźmy, jak gra.